Zainteresowanie sobotnią wizytą w liceum sportowym Gimbasket było spore. Szkołą interesuje się wielu młodych i ich rodziców. Teraz popularne jest łączenie rozwoju naukowego z fizycznym. Wszyscy na te dwa aspekty kładą coraz mocniejszy nacisk. W najbliższą sobotę czeka nas dzień otwarty w szkole podstawowej Unisport. Zapraszamy już w najbliższą sobotę, 21 kwietnia o godzinie 10, wszystkich uczniów, kandydatów do klasy pierwszej i ich rodziców do szkoły podstawowej Unisport na ulicy Powstańców Śląskich 210-218. Miejsce spotkania już znamy, to teraz kilka detali dotyczących tego dnia otwartego. W programie dnia otwartego oczywiście oprócz spotkania organizacyjno-informacyjnego mnóstwo zabaw, niespodzianek dla naszych uczniów, również rodzinne zawody sportowe, niespodzianka na aquaparku o godzinie 13:30, zawody pływackie dla najmłodszych. Będą tutaj mogli zaprezentować swoje umiejętności, a ci, co nie umieją jeszcze pływać, również będą mogli po prostu pobawić się w wodzie pod kierunkiem naszych ratowników wodnych i trenerów. Teraz o najważniejszych argumentach szkoły. Dlaczego właśnie warto się wybrać do Unisportu? Dlaczego ta placówka zagwarantuje najwyższy poziom naszym dzieciom? W klasach 1-3 nastawiamy się przede wszystkim na rozwój fizyczny i edukacyjny dziecka oczywiście. Sport musi iść w parze z nauką, ale oczywiście ta dawka sportu musi być w odpowiedni sposób przekazana. Czyli przede wszystkim poprzez codzienny ruch, poprzez zabawę, poprzez wprowadzanie stopniowe elementów rywalizacji, współpracy w grupie. Nie ma mowy o tym, żeby dzieci już gdzieś specjalizować, jeśli chodzi o sport, na tym etapie, tak? Dopiero później, może w klasie czwartej, będziemy dokonywać ewentualnie jakichś przemyśleń na zasadzie, które dziecko, jakie ma predyspozycje. Poznanie wielu sportów na dzień dobry to motto szkoły. Tego będziemy się trzymać zawsze, zaznacza Joanna Kościuk. Mamy nadzieję, że dzieciaki w tych pierwszych 3 latach będą mogli dotknąć wielu dyscyplin. Oczywiście ważnym elementem w naszej edukacji sportowej będzie basen, także tutaj również dzieci otrzymają tą dawkę ruchu zapewnioną w wodzie, w warunkach sprzyjających do ogólnego rozwoju organizmu. Szczegóły dnia otwartego na stronie internetowej placówki oraz w mediach społecznościowych.